Witam serdecznie z tej strony Adrian z kanału Joker Farm i Bartoszek Kokoszek. Witam bardzo serdecznie. Zobaczcie, jak u nas przebiegają żniwa. Co tam, Maksiu? Budę ci przestawili, Maksiu! Co tam? Budę ci przestawili, bo kombaj się nie mieści. No tak. Dzisiaj odcinek będzie prowadził Bartoszek Kokoszek. Kamerę dostanie, będzie prowadził, tak? Chcesz prowadzić odcinek? Nie. Wstydzisz się? Co? Dziewczyny cię oglądają, nie? Tak więc my jedziemy na pole, ale wam coś powiem, to powiem. Kupiłem nową kamerę. Wczoraj ją użyłem pierwszy raz. No i Kazik, kurde, mówi: dawaj nagrania z mojej siódemki, przesyłaj. No to przesłaliśmy nagrania z siódemki na kompa i on mówi, zwija się do domu, jedzie do domu. No i kurde, mówię, dobre, no to cześć, na razie i tyle, nie? No i nagle patrzę, siódemkę mi zostawił. Kurde, nową ósemkę wziął, a siódemkę mi zostawił. A ósemkę tą, co teraz mam, co nagrywam, to miałem dać na reklamację, bo mi ekranik padł od trząsu. Moja wina, kurde, nie będę ukrywał. Zgrabiarka wciągnęła kamerę i wyrzuciła na ileś tam metrów. Na 20 metrów poleciała kamera. Przepuścił. Bardzo, bardzo dziękujemy. ZKO, okolice Koszalina. Miło. Podziękowaliśmy. Takie coś się ceni zawsze. I teraz tak, kurczę, właśnie nie wiemy, czy jakbyśmy desykowali rzepak, czy plon by był wyższy? Nie wiem. Bo mi się wydaje, że te, co były już tak bardzo wysuszone łuszczyny, one by troszeczkę spalone były przez to. A te, które są teraz zielone,
one nie dają plonu, bo nie ma możliwości, żeby kombajn to wymucił. Ile tych zielonych jest? 2, 3, może 4%. Czy to jest dużo? No prawdę mówiąc dużo, nie? Ale czy byśmy przeczekali chwilę, żeby to wszystko równo doszło? Czy by nam się nie wysypała góra? Czy jakby deszcz przeszedł, to by było po plonie? To jest właśnie rolnictwo. Tu mamy tylko chwilę na zastanowienie i decyzja musi być konkretna. Albo się kosi, albo się czeka. I wtedy można stracić, albo troszeczkę więcej zyskać. Obstawiasz, obstawiasz, idzie ci dobrze i nagle stracisz w ostatniej chwili wszystko. Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Kiedy jest ten moment. To jest właśnie to. To jest działka hektar 30. Tam jest 20 arów. Jak to skosimy, hektar 30 plus 20 arów, to będziemy wiedzieć, jaka jest wydajność, mi się wydaje, z najlepszego kawałka. O, o tym mówię. W ścieżkach jest zielone. To wszystko wyrzuci kombajn. O tym mówię. Kombajn nie jest w stanie tego wymucić. 90% roślin jest zdrowych. Zielone. O, jakie korzenie. Wszystko zdrowe. Sypiemy pierwszy zbiornik w locie. Bartek tam coś tam nagrywa powoli dronem. Kazałem mu trzymać leciutko, powolutku, nie? Bartoszku, fajnie? Fajnie wygląda, no nawet nie ruszaj. Na razie fajnie się zbliżamy, wiesz? Żeby tak bliżej można nagrać. Bardzo fajnie to wygląda. No, super. Elegancko. Siema. Siema, siema. Jak tam kosicie? Nie, na razie nie kosimy. To jest tylko... Jesteśmy mega, mega, ale to mega zadowoleni i tu nie jest chwalenie, tylko po prostu ta nasza praca cała się zwraca, jak to powiedzieć, nie? Nawet rymem ładnie. Trzeci zbiornik sypiemy z hektar 30, rozumiecie to? I jeszcze zostało. Zaraz HL-ka będzie pełna, ja nie wiem, czy tam te 20 arów upchamy na nią. Ja tu zaraz zdradzę, jaka to jest odmiana. To jest odmiana Syngenty Aganos, nowa odmiana. Bardzo wczesna, bardzo wcześnie kwitła. Jest naprawdę piękna, zdrowa odmiana. I nie wiem, zobaczymy, może na drugi rok będziemy siać tą Aganos, jak da więcej od Floridy, bo Florida u nas bardzo dobrze też się spisuje w okolicy. Jak to Kula powtarzał? Tutaj widzicie. Zielona ściernia. Jak jest zielona ściernia, to rzepak sypie. No i ma rację. Tam, gdzie jest zielony, on oddaje ten plon. Dobra, kamera na głowę daje. Sypiemy trzeci zbiornik w locie. Zobaczymy. Na którą działkę później chcesz przejechać? Na Floridę? No to trzeba będzie postawić chyba naprzeciw. No tak, tutaj na Floridę. No byś musiał przyczepę przewieźć tam na drugą stronę aż. No to właśnie chcę tu odczepić ją i tamtąd cię zawiozę. Przejeżdżamy na kolejną działkę. Tata skosił ten hektar 30. I tamte 20 arów, pełna czubata przyczepa, plus jeszcze tam jest około 150 do 200 kilo rzepaku. No zobaczcie, jaka na walona. Jest sporo. Kurde, trochę tam przysypał? Nie przysypał. Masz szczęście. No, będziemy jechać z tym na skup i zobaczymy, ile na niej będzie. Myślę, że ponad 7,5 tony musi być. Zawozimy tacie przyczepę dalej na następne kawałki, teraz wjeżdżamy w Floridę. Po prawej stronie mamy odmianę z Euralisu Capello. Jeszcze się nie nadaje troszeczkę. A tu po lewej stronie mamy Floridę. Florida jest bardziej dojrzała, tak mi się wydaje. Postawimy tacie przyczepę tutaj na środku.
i sprawdzimy zaraz łan, co tam pisze w tym łanie. O, ta jest do kosienia. Ale ona drobne ziarko ma. Wydaje mi się, że ona lepiej wygląda. Chyba suchsza. Arska niech odczepi Perkinsa i zaczepi tą Niemkę samą małą. Bo ty nie zdążysz obrócić. Tutaj leci tak samo jak tam. Jest gęsty. To nie będzie... Niewiele mniejsza wydajność tu będzie. Dobra, jedziemy. Akcja taka jest, że trzeba ściągnąć Perkinsa tutaj na pole. Ale jak to zrobić, jak ja jestem sam? Właśnie. No dobra, jakoś damy radę. Spokojnie. Musimy dać radę. Kurwa, jaka dziura. No i żniwa się zaczęły pełną parą. Wreszcie jakaś pogoda dopisuje. Kosimy powolutku. No nie spodziewałem się, że rzepaku nie ogarniemy z transportem na skup. No naprawdę, sypie... No bardzo dobrze sypie. Teraz wjechał na piąte klasy, no trochę mniej będzie sypało. I zaraz powiedzą, że na piątych klasach ci... Jak to dało, że 3 czy 4 tony ci dało na piątych klasach? No co ja mam kłamać? Tyle daje. Trochę przekropiło, popadało. To nawet na piątej klasie urodziło się. A my mamy, mówię, powtarzam, pola nie widziały nigdy rzepaku. 30 lat może temu były rzepaki. Dobra, plan dokujemy. Pełno, jedziemy na skup, ale musimy jeszcze tutaj Perkinsa albo 60 ściągnąć. Posłuchajcie, jak ryczy. Czy to nie jest piękne? Powiedzą, turbina się rozsypuje. Nowa wstawiona. Odkąd go kupiliśmy, tak chodzi, nic się nie dzieje. Ten typ tak ma! I tyle! Ciężarówką puścisz mnie? Ciągnikiem jestem? Dziękuję. Tragedia tutaj wjechać, do nas jechać z pełną przyczepą. Jest tu odczepiony wózek. Kurde. Jedną. No, jest. A ile na nich kursów idzie za to? No.
Waldka. Sąsiad. No, panie Waldku, cyk piąteczka. Wyłączam. Jedź! Odczep tą i tamtą podczep, nie? Tylko powoli sobie za spokojnie rób. Na kto ma jechać? Na ulicy nie, nie dam mu jeszcze, bo jeszcze za młody. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale będziemy w korku stać. Przy zasiedle? Nie, nie, nie damy rady. A dzisiaj widziałem jednego hejtera. Gdzie? Jak poszłem sikać, a przypadkowo nasikałem na niego. Siedział tam w krzakach. Zlałem go normalnie, wiesz? Kto? Nie, no tak sobie mówię. Czemu ten tak tu zaparkował? Nie wiem, kto to tak zaparkował i nie ma wyobraźni, czy co. Dobra, mają. Pa. Dobra, pa. Dzięki. Dobra, ja jadę na skup. Rzepaczkę. Dobra, ja ściągam kamerę, bo nie będę wam nagrywał znowu trasy. Może coś na skupie nagram. Taki będzie dzisiaj odcinek Miszmasz. Prawdopodobnie będzie podzielony na dwie części, ale zobaczymy. Jak uda się, to będzie taki długi. Ale ja nie obiecuję, bo jest naprawdę, żeby taki odcinek zrobić 30-minutowy, to jest kupa czasu, a są żniwa. Ja też cały czas pracuję jak normalny człowiek. Plus jeszcze dodatkowo moje hobby, czyli montowanie filmów dla was. Więc bardzo proszę o wyrozumiałość, że odcinki nie są takie długie, ale staram się codziennie dla was wstawiać. Widzimy się na skupie. Dobra, znamy wagę tej przyczepy. Ja pierdzielę, jest trochę naładowana na niej. Mamy tak, 7 ton 900 plus tam 150 kg niech będzie, prawie 200 kg tam zostało na tamtą przyczepę. 8 ton podzielić na 1,5 hektara. 5 ton 300. Rozumiecie? Najlepsza działka. 5 ton 300. Trochę poczekamy, kurde, jest pan przed nami, jeszcze tu ciężarówka jest. Zasypują suszarnię. Bo nikt suchego rzepaku nie przywozi, tylko wszyscy tacy taki trochę mokrawy. Ale lipnie będzie z cofaniem, kurde molek. Ale nikt nie powiedział, że łatwo będzie. Przyczepę mi wypycha, żeby nie zahaczyła, bo nie będzie.
Idziemy do domku? Znaczy jedziemy na pole znowu. Światełka. Dobra, my jedziemy i widzimy się na polu.